No to co? No to gramy. W takim razie, drodzy Państwo, zróbmy jeszcze raz wielkie oklaski na finałową piosenkę. Pani Eliza Mark, Kiedyś byłam różą. Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją. Cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą, Bóg mi daje, Bóg mi odbiera. A na moim dachu gniazdo znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam snów, że jak one tu.
czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja. Eliza Marek, drodzy państwo, scena pod regałem. Wielkie brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. To był cudowny wieczór. Już nie będę prosił o kolejny bis, chociaż to oczywiście bardzo bym chciał, ale za gościnność w Dworze Polskim chciałbym bardzo podziękować. Gościnność w Dworze Polskim. Tutaj byliśmy od samego rana, od 5 rano i cały czas był uśmiech, była gościna, było serce. Także wszystkim, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, wszystkich zachęcam. Muszą przyjść na rynek i odwiedzić Dwór Polski. To naprawdę wspaniałe miejsce. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu życzę. A teraz Jerzy Mazol w Radiu Wnet, a my pozostajemy w Dworze Polskim we Wrocławiu. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję, Michale. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Partnerem koncertu Radia Wnet Dobry Wieczór Wrocław jest Techmol. Reklama. Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9:10. Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen. Po reklamie. Dobry wieczór. Jeśli we Wrocławiu, to tylko wokół rynku, tylko na rynku. I tam szczęśliwie znalazło się Radio Wnet. Zawsze, kiedy powracałem z dalekiej emigracji, z krajów germańskich i z innych, lądowałem na rynku wrocławskim. W każdym razie, skoro to była piosenka poetycka, aktorska, autorska, to jeden z lepszych autorów i aktorów na scenie. Dwie struny basu i jeden głos. I grupa Morfin. Witam wszystkich morfinistów i Mark Sandman w utworze Buena.